Witam Was na naszym kanale. Dzisiaj znajdujemy się przed salonem Hyundai'a w Krakowie na ulicy Jasnogórskiej. Siedzimy w Hyundai'u i20. Zapraszamy na krótką recenzję, test oraz kilka minut jazdy. Nowy Hyundai i20, wersja Comfort. Posiada LED-owe światła do jazdy dziennej. Silnik 1.2 o mocy 84 koni. Benzyna wolno ssąca. Przód, nowoczesny designerski grill, czarna wstawka przy zderzaku od dołu, kierunkowskazy w lusterkach LED-owe, lusterka podgrzewane, elektrycznie ustawiane, samochód na felgach aluminiowych, 16-calowy. Jak już mówiłem, światła LED-owe do jazdy dziennej przygasają podczas włączania świateł mijania, ale cały czas zostają lekko zaświecone. To tak, jak widzimy, światła do jazdy dziennej, postojowe, mijania, światła drogowe, kierunkowskazy. Tu samochodu to bardzo ostre, nowoczesne światła połączone szklaną czerwoną listwą, kamerka cofania, czujniki zderzaku. Tutaj od dołu w zderzaku takie ala dyfuzory. Bardzo fajnie, nadaje temu samochodowi bardzo sportowy wygląd, jak również cała jego bryła. Bagażnik. Jak na ten segment samochodu, dosyć pojemny. Mam tutaj uchwyciki. Możemy coś zawiesić. W bagażniku znajduje nam się dojazdowe koło zapasowe, podnośnik, gaśnica, trójkąt. Na siedzeniach mamy mocowanie fotelika dziecięcego z obu stron. Tył samochodu, światła pozycyjne. Światła stop, kierunkowskazy, światło wsteczne. Jak sobie cofamy, o właśnie widzimy tutaj na wyświetlaczu, najpierw na zielono, dojeżdżamy do przeszkody. Czerwono. Bardzo fajnie. Wszystko widzimy w kamerze. A teraz zajrzymy pod maskę. Pyk. I poszła. Pod maską, jak mówiłem, pracuje silnik wolno ssący 1.2. 84 konie. Tu słyszymy, jak sobie ładnie tyka. Widzimy, nie jest zabudowany. Do wszystkiego jest fajny dostęp. Do płynów, do żarówek. Bez problemu sobie je sami wymienimy. Maska wyciszona. Wewnątrz, aby nie było słychać pracy silnika. Wokół szyb mamy czarne wstawki, które fajnie komponują się z tym kolorem, które tutaj również idą do tyłu i są wokół też tylnej szyby. Tutaj taki czarny, piękny element pasujący do całości. W ciekawym miejscu mamy umieszczony wlew paliwa, tutaj koło tylniego klosza i na kloszu logo i20. Bardzo fajny nadaje charakter temu samochodowi. Sylwetka samochodu i20 jest bardzo sportowa, jak również lusterka mają wygląd, który znajdujemy w samochodach sportowych. Ceny nowego i20 zaczynają się od 54 800 zł. Teraz zapraszamy do środka samochodu.
Na drzwiach kierowcy mamy przyciski podnoszenia, opuszczania szyb przednich, tylnych, blokadę szyb, ustawienia, elektryczny lusterek. Bardzo fajna taka klameczka do otwierania drzwi, schowek, uchwycik do zamykania. Kierowca przed sobą ma całkiem nową kierownicę, na której znajdują się przyciski Bluetooth odgłaśniania, przycisk tutaj ustawienia prędkości, przycisk utrzymania samochodu w pasie ruchu, przed nami duży cyfrowy wyświetlacz, między zegarami mamy tutaj właśnie funkcję sprawdzenia sobie, ile samochód, ile czasu jest zapalony, spalanie, wspomaganie kierownicy sobie możemy ustawić, wskaźniki zegarów, ostrzeżenia o oblodzeniu, różne funkcje możemy włączyć, wyłączyć, motyw, zaraz zobaczymy, o proszę zobaczyć, różne kolory, aby fajnie, o, a to taka nowość, sam jestem zaskoczony, ale jak widzimy samochód miejski, a naprawdę ma tych funkcji bajerów jak samochód klasy wyższej. A jeszcze wracając do tego ciekawego motywu, zobaczmy jak tutaj się fajnie zachowuje przy dodaniu gazu i za chwilkę pojedziemy się kawałeczek przewieźć, zobaczymy jak sobie również tam kilometry fajnie śmigają w tych sześcianach. Z lewej strony kierownicy opcja ustawienia wysokości świateł, podgrzewanie kierownicy, wyłączanie systemu start-stop, włączanie kontroli trakcji. Gałki oczywiście, lewa strona kierunkowskazy, światła, prawa wycieraczki, przednia, tylnia. Na środku tutaj mamy duży wyświetlacz, ustawienia radia, ustawienia funkcji samochodu. Jest to wyświetlacz oczywiście dotykowy. Ustawienia dźwięku w samochodzie, głośników, wyciszanie szumów, balansy różne, podłączenia urządzeń przez Bluetooth, ustawienia pojazdu, zamknięty obieg powietrza, wentylacja automatyczna, także Wi-Fi również. Z telefonu możemy przez samochód go używać. I również ogólne ustawienia, więc troszeczkę zabawy tutaj mamy. I jak wspomnieliśmy wcześniej, jest również tutaj kamera cofania o bardzo dużej rozdzielczości, która pomaga w manewrowaniu tyłem. Schodząc niżej, mamy tutaj zamykanie drzwi od środka, przycisk świateł awaryjnych, nawiewy komponują się z całą deską rozdzielczą. Niżej ustawienia ciepło-zimno, klimatyzacja, włączanie, wyłączanie i tutaj opcje nawiewów. Niżej ładowanie telefonu, port USB i wejście 12 V. Samochód posiada również podgrzewane przednie fotele kierowcy i pasażera. I tutaj jest przycisk wyłączania czujników parkowania. Dwa takie miejsca na jakieś kubeczki i niewielki schowek na kilka rzeczy. Pasażer przed sobą ma duży schowek podświetlany. Oczywiście nawiewy. Na drzwiach tutaj ma właśnie odsuwanie szyby. I jeszcze nawiązując do drzwi, bardzo ładnie obudowa drzwi komponuje się tutaj z deską rozdzielczą. Wszystko się ładnie tutaj łączy pod szybę. Schowek w drzwiach, głośniki, regulacja fotelu przód-tył, oparcie, regulacja, aha, z prawej strony, bardzo fajna. U góry podświetlanie i tutaj system powiadomienia SOS. Siedzimy z tyłu, przed nami fotel pasażera odsunięty na maksa do tyłu i jak widzimy jeszcze jest miejsce na nogi człowieka, co ma 183 wzrostu. Tutaj w drzwiach coś tam możemy włożyć,
pojemniczki takie małe w drzwiach, uchwycik zamykania drzwi, kanapa dwuczęściowa, składana. A teraz się troszkę tym samochodem powozimy. Teraz sobie zrobimy zawracanie na 3. A teraz sobie zobaczymy takie hamowanie tego samochodu, tak z prędkości 30 na godzinę. No, muszę przyznać, że hamulce ma naprawdę świetne. Mamy prędkość już 60, rozpędzimy go do 70. Światła awaryjne się włączają automatycznie. Również się automatycznie wyłączają. Samochód bardzo przyjemny w prowadzeniu, taki samochód miejski. Nie czujemy, że siedzimy w jakimś małym samochodzie, tylko naprawdę nam się prowadzi jak duży sedan. Samochód gabarytowo nie jest bardzo wielki, ale w środku jest dużo miejsca. Z przodu kierowca naprawdę może sobie wygodnie usiąść, kierownica, z czegoś takiego miękkiego. Tak jak widzimy, przed nami jest system start-stop. Samochód bardzo żwawy, silniczek sobie elegancko radzi w takim samochodzie. Na wyświetlaczu przed nami jest właśnie nasz Hyundai i20, taka mała miniaturka, ładnie się to prezentuje. Dziękujemy salonowi Hyundai Korea Motors z Kraków, ulica Jasnogórska, za udostępnienie nam samochodu. Do zobaczenia, cześć!